Wielkimi krokami zbliża się termin wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kandydaci na europosłów podróżują po Polsce, by zdobyć jak największy elektorat. 5 maja do Tomaszowa zawitała Weronika Marczuk, liderka listy SLD-UP w regionie łódzkim oraz senator Grzegorz Matuszak. Na spotkaniu z członkami Sojuszu Lewicy Demokratycznej z naszego miasta odpowiadali na pytania dotyczące ich programów wyborczych. Bardzo proszę, Antoni. Tak, proszę Państwa, ja przyszedłem na to, jak mi poproszono, bo chciałbym posłuchać właśnie, co Państwo zrobicie w tej Unii Europejskiej. Pan profesor nieładnie to przyszedł, że musimy przekonywać swoich ludzi. Więc ja chciałbym powiedzieć tylko jedno, że ja liczyłem się na coś inne, że Lewica będzie wychodziła, nawet jak w naszym Tomaszowie, troszeczkę bardziej na zewnątrz z ludźmi, bo my się dzisiaj tu siedząc na tej konferencji przekonujemy przekonanych. I teraz nasz odbiór, jak ja pójdę do kolegi i powiem, ty słuchaj, no tak i tak, ja tu byłem na tym Lewica, a to oni zawsze mi odpowiedzą, jak jestem bardzo taki, to powiedzą beton, jak to kiedyś na mnie mówiono, ale teraz ja się też zmieniłem trochę inaczej. Co ty tam mówisz, co oni to zrobią, to co pani powiedziała teraz, że tam jeden by tak całował, drugi by tu. Ja uważam, że w naszym mieście Tomaszowie ta konferencja powinna być na większą skalę. Znaczy stać nie tu przekonywać się wzajemnie członków partii, a przekonywać się tam, powiedzieć to ludziom, co my tu jesteśmy w Tomaszowie. Bo ja uważam, że nie jest to. Będzie odźwięk, bo prasa powie, że właśnie taka konsekwencja jest, ale dać ludziom zadawać pytania. Bo to ludzie się... No, to nie jest my, proszę Panią, że my zadajemy jako bardzo członkowie. Chętnie, ale trzeba by było to zrobić, by tam widział więcej. Mamy salę, mamy układy takie w mieście, że może to być na sali u nas kinowych obuchniarzów, więcej ludzi przyjść, jakoś przyłożyć się do tego. Ja uważam, że to jest bardzo znikoma sprawa. Dzisiaj to spotkanie się, prasa pokazuje. A nie ma nikt zadawania głosów z ludzi, przeciętnych ludzi. Zróbmy to, zróbmy to. No ale już mamy to, co mamy. No i ja jestem, nie, ja jestem wielce rozczarowany, bo tak się powinno podchodzić do tego. Konferencja prasowa jest na boku, ale niech będzie większość ludzi. Niech pan zadaje, panu profesorowi. Bo ja tu czytam, no i teraz zadaję, jak ludzie pytają, zadają. A jak z językami? Czy to umiecie, czy znacie te języki, czy tylko tyle, że... Bo najwięcej mówi się, że w kuluarach tak najwięcej się rozmawia, nie? A jeżeli poseł, nie znając języka żadnego, to w kuluarach nie może porozmawiać z nikim, bo nie zna, no nie będzie brał coś tam, z kimś rozmawiał i brał, żeby mu ktoś potłumaczył, nie? To jest raz. No, ale już chyba nikt by na listę dzisiaj nie wystawił kogoś, kto nie zna języka. Nie, no ale... Dobrze. Ja mam pytanie i teraz jedno. Jak panie profesorze, to mam pańską ulotkę, praca, walka z tym bezrobociem, pieniędzy, to jest raz. Jak pan to sobie uważa i te sprawy socjalne, tu gdzie pan pisze, że, no już może przeczytam, że silna oraz doinwestowana publiczna służba zdrowia i to jak pan to sobie liczy, jak pan by to chciał. Bo mnie to najbardziej interesuje, te sprawy, pracy, do nas tu przejście, bo wiemy, że u nas to później w Polsce robi się troszeczkę to inaczej. Jak pan wie to? I czy my, powiedzmy, że my będziemy garstką, mniejszością. I co ja bym miał jeszcze do wszystkich posłów, jeżeli się uda wam przejść? Myślenie zachodnie, bo idziemy, jesteśmy na zachodzie. Odrzucić jako SLD myślenie wschodnie, Putina i innych spraw. A my jeszcze w naszym SLD mamy myślenia takie, że jeżeli ktoś się z kimś nie zgadza, to jest B i jest zły. A my powinniśmy szukać innego wyjścia. Już to SLD nasze, polskie i wy jako wchodzicie, byście już inaczej myśleć. Proszę panie profesorze. Jeśli można, te elementy programowe, które tutaj są na ulotce, zresztą pani Weroniki, także tak samo to wygląda, to nie są nasze osobiste. Ja wiem, ale no panie profesorze. To jest program Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a szerzej mówiąc Partii Europejskich Socjalistów, w której jesteśmy, można powiedzieć, organiczną częścią. Uważamy, że nie rozdawanie zasiłków, tylko tworzenie miejsc pracy. To jest kierunek i na to powinny być wykorzystane środki europejskie. To jest droga do tego, aby zahamować odpływ ludzi. Jeżeli uświadomimy sobie, że między innymi dzięki temu, że znajdujemy się w Unii Europejskiej,
ale 2 600 000 ludzi wyemigrowało i większość z nich nie wróci. To są ci najbardziej młodzi, dynamiczni. To jest to wielka strata dla Polski przecież. Dlatego walka z bezrobociem to, jak mówię, powinny być w to zaangażowane środki unijne. To powinno być, jeśli zyska, zresztą był w Łodzi 1 maja Martin Schulz, obecny przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a w przyszłości Parlament Europejski będzie wybierał przewodniczącego Komisji Europejskiej, on będzie kandydatem frakcji socjalistów i demokratów, to on mówił o tym, że kierunek naszego myślenia jako lewicy europejskiej to będzie Europa socjalna, nie Europa wolnego rynku, takiego dzikiego kapitalizmu, który zbudowaliśmy sobie dzięki panu Balcerowiczowi i takiemu ekonomiście, który go natchnął, czyli Saksowi, tylko mamy troszczyć się o to, aby ludzie mieli pracę, a jak będą ludzie mieli pracę, to będą zupełnie inaczej wiązać swoją przyszłość z krajem, z ojczyzną, jako że jesteśmy jako lewica za integracją europejską. Dzisiejsze spotkanie w Tomaszowie to był finał jakby wycieczki do powiatu tomaszowskiego. Poprzedzało to spotkanie w Ujeździe. Później udali się do Rudnika i Będkowa i tutaj finałem było spotkanie właśnie w siedzibie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Padło kilka pytań o zamierzenia w Parlamencie Europejskim tych kandydatów. Pytania dotyczące przemocy wobec kobiet. Pani Weronika Marczuk, która porównywała sytuację polskich kobiet i kobiet na Ukrainie. Myślę, że te statystyki, które pozwoliła sobie przytoczyć, no pokazują, jak cywilizacyjnie rozwinęliśmy się względem państwa, które jeszcze kilkanaście lat temu też uchodziło za kandydata do struktur Unii Europejskiej. Natomiast sytuacja, która dzisiaj tam zaistniała, no pokazuje, że jednak ten rozdźwięk pomiędzy budową społeczeństwa obywatelskiego u nas, rozwoju cywilizacyjnego u nas, a tym krajem no daleko, daleko od siebie odbiegły. No myślę, że warto też no w kontekście tej dyskusji ogólnie o Ukrainie, która się odbywa, powiedzieć, jak prawa kobiet również są chronione. Myślę, że to ważny temat i pani Weronika Marczuk głównie w tej dziedzinie chciałaby się poruszać i zabiegać o jak najlepsze ustawodawstwo na poziomie Parlamentu Europejskiego. Padało również pytanie o znajomość języków obcych. Oboje państwo wykazują się znajomością języków obcych i na pewno w rozmowach kuluarowych byliby świetnymi dyskutantami. No, co do tego nie mam wątpliwości. Zresztą pani Weronika włada bodaj 3 językami, pan senator, profesor również posługuje się 2 językami z tego, co mnie wiadomo. Czyli jakby ta kompetencja tutaj jest spełniona po ich stronie.